Lech Kaczyński utrzymywał dłuższe relacje z Czesławem Kiszczakiem? Opinia publiczna poznała kolejne zadziwiające dokumenty na ten temat. Dowody w sprawie potwierdziła wdowa po generale i byłym ministrze spraw wewnętrznych z czasów PRL. Lech Kaczyński był uczestnikiem spotkań środowiska Solidarności z dygnitarzami PRL w Magdalence. Przełom 1988 i 1989 roku minął pod znakiem wielodniowych konsultacji. Ludzi antykomunistyczny jest z członkami rządu, który zmierzał do płynnego przekazania władzy. Środowisko Solidarności reprezentowali m.in. Lech Wałęsa, Adam Michnik, Bronisław Geremek, czy właśnie Lech Kaczyński. Lech Kaczyński utrzymywał w wolnej Polsce dobre relacje z generałem Kiszczakiem. Aż do rządów PiS przez lata środowisko skupione wokół Prawa i Sprawiedliwości, wcześniej Porozumienia Centrum, dystansowało się od porozumień w Magdalence, które utorowały drogę do TZW. Okrągłego stołu. Tymczasem z ukazanych dziś przez redaktora Rzeczpospolitej Tomasza Krzyżaka dokumentów wynika, że jeszcze wiele lat po Magdalence i Okrągłym Stole Czesław Kiszczak korespondował z Lechem Kaczyńskim. Dokument znajdował się w archiwum Instytutu Hoovera, a odnaleźli go niedawno dziennikarze Rzeczpospolitej i Polskiego Radia. Wcześniej informowali też o korespondencji Kiszczaka z Lechem Wałęsą. Kiszczak gratulował wyboru na prezydenta Warszawy, ale w sieci pojawił się skan listu, jaki Kiszczak wysłał świeżo wybranemu prezydentowi Warszawy. Lech Kaczyński został nim w 2002 roku. Jego partia, powstała z kręgosłupa WS, działała wtedy nieco ponad rok. Zaskakuje nie tylko sam list, ale życzliwa relacja Kaczyńskiego z Kiszczakiem. Z przyjemnością przyjąłem pański miły gest, odpisał PRL-owskiemu działaczowi Kaczyński. Sama wdowa po generale Kiszczaku powiedziała, że obaj panowie, wbrew temu co się mówi, nie byli wrogami. Z drugiej strony dalszą część listu Kiszczaka można odebrać jako szantaż Kaczyńskiego. Generał mógł bać się, że działacz nieprzejednanej frakcji w Solidarności, zwolennik grubej kreski i dezubekizacji rozpocznie nagonkę na byłych polityków i wojskowych z czasów PRL. Proszę przyjąć serdeczne życzenia z okazji wyboru na prezydenta Warszawy. Szperając w szufladach, znalazłem trochę zdjęć z rozmów w Magdalence, które utorowały drogę do okrągłego stołu, do przemian ustrojowych w Polsce. Pozwalam sobie je panu przekazać. Niechaj klimat tych spotkań i obrad towarzyszy panu w jego dalszej służbie ojczyźnie, napisał Kiszczak. Co odpowiedział Kaczyński, oprócz ważnej dla mnie wartości osobistej mają one też niewątpliwie wartość historyczną. Tym bardziej doceniam znaczenie pańskiego gestu, czytamy w sieci. Wdowa po Kiszczaku tonuje jednak nastroje, mimo ujawnienia kolejnych rewelacji z dawnej szafy generała. Mój mąż był życzliwy dla Lecha Kaczyńskiego. Z wzajemnością. Szanowali się. Widać to przecież w tych listach.
długo utrzymywali kontakt, właściwie do czasu choroby męża, gdy zaczął się już bardzo źle czuć, cytuję wdowę po generale WP. PL. Z czasem było już tylko gorzej. Sędziwy i chorujący generał wzywany był do sądów. Po dojściu PiS do władzy ruszyła machina rozliczeniowa za stan wojenny i inne tragedie z czasów Polski Ludowej.